Witam Państwa ponownie. Zmienić kierunek, w jakim zmierzamy, nie zawsze jest łatwo. Najpierw trzeba zdać sobie sprawę, że idziemy złą drogą, następnie zatrzymać się i zawrócić. Może to nie być proste ani przyjemne, zwłaszcza jeśli wszyscy wokół przeciwni są Twojej decyzji, jak było w przypadku bohatera naszej dzisiejszej historii. Ale jego determinacja pozwoliła mu się z tym zmierzyć, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. W Pacific Garden Mission każdy bezdomny przekraczający nasz próg przyjmowany jest równie serdecznie. Otrzymuje nocleg, pożywny posiłek i czyste ubranie, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli jest taka potrzeba. Wszystko to całkiem za darmo, dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo. W misji istnieją pracownie komputerowe i prowadzone są różnorodne kursy, dzięki którym nasi goście mogą zdobywać nowe albo podnosić posiadane kwalifikacje. Pragniemy pomóc im w pojednaniu się z rodziną i wyposażyć ich w umiejętności, które ułatwią im powrót do społeczeństwa. By to osiągnąć, duszpasterze i doradcy duchowi kierują ich ku prawdzie, która wyzwala. Ci, którzy ją przyjmują, są w stanie uporać się z własną przeszłością i zyskują przyszłość pełną pokoju i nadziei. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3019 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Papa! Co to za kobieta? Ty zdradzasz mamę! A ty tu czego? Jak śmiesz tak do mnie mówić? A wszystkiemu winna twoja matka! Głupi smak, kaczu! Jaki ty jesteś głupi, nigdy do niczego nie dojdziesz! Nigdy niczego nie osiągniesz! Bohater tej historii dorastał w Huancayo w Peru, wysoko w Andach. Rodzina ma tam wielkie znaczenie, a jednak jego najbliżsi się go wyparli. Dlaczego do tego doszło i jak to wpłynęło na jego dalsze życie? Prawdziwa historia Julia Velázquez już teraz w Wyzwolonym. Moi rodzice byli nauczycielami. Mama uczyła w wiejskiej szkole, a tata był dyrektorem liceum w mieście. Był jej drugim mężem. Wychodząc za niego, była młodą wdową z maleńką córeczką. Oprócz mnie mieli jeszcze dwójkę dzieci. Mojego starszego brata i moją siostrę bliźniaczkę. Przez większość czasu ojciec nie mieszkał z nami, ku naszej wielkiej uldze. Przyjeżdżał do domu może z 10 razy w roku. Stałem się bardzo agresywnym dzieckiem. Często wdawałem się w bójki i zasłużyłem sobie na przydomek Loco Velázquez. Loco, czyli szalony. Od drugiej klasy chodziłem do prywatnej szkoły przykościelnej, prowadzonej przez duchownych z Hiszpanii. Uczyli nas swojego języka i kultury, ale nie Biblii. Jak dzieci? Czego nauczyłyście się dzisiaj w szkole? Dowiedziałem się, że nasz język nie jest czysty. Nie taki jak ten, którym mówią w Hiszpanii. Dlatego chodzisz do prywatnej szkoły. A ja się dowiedziałem, że Julio pobił jednego chłopaka z klasy. Julio? A, bawiłem się w kowboja. A potem próbował uciec z lekcji, ale wpadł na dyrektora, który wziął go do gabinetu. No właśnie, Julio. Dyrektor zadzwonił do mnie i powiedział, że jeśli się nie poprawisz, zostaniesz wyrzucony ze szkoły. A wiesz, że do tego nie możemy dopuścić, synu. Mama była dla nas ojcem i matką. Umiałem śpiewać. Lubiłem naśladować popularnych piosenkarzy, a kiedy miałem 9 lat, tata zaprosił mnie, żebym zaśpiewał w jego szkole przed 1000 uczniów. Ale rzadko okazywał mi uczucia i nigdy nie powiedział: kocham cię. Zawsze jednak wiedziałem, że mama mnie kocha.
ty wiesz, że kiedyś zostałeś porwany? Miałeś wtedy 2 latka, bawiłeś się na patio i jakaś kobieta cię uprowadziła. Dlaczego? Nie mogła mieć dzieci. Zobaczyła ciebie, jak się bawisz i spodobałeś się jej. Ale szybko ściągnęliśmy cię z powrotem. I co? Poszła do więzienia? Nie. Nie złożyliśmy skargi, ponieważ była bardzo biedna i była analfabetką. Pamiętam, jak się chowałem pod stołem, kiedy ty i tata urządzaliście przyjęcia. I piłem piwo z butelki. Tak. Goście uważali, że to zabawne, kiedy zataczałeś się pijany, ale mnie się to nie podobało. Mnie też nie. Było mi niedobrze i strasznie bolała mnie głowa. Moje dzieciństwo nie było złe. Poza tym, że lubiłem śpiewać, lubiłem też stać na bramce. Miałem 12 lat, kiedy powiedziałem ojcu, co myślę o nim i kobiecie, z którą się spotyka. A on pobił mnie i upokorzonego zostawił na ulicy. Po tym zdarzeniu długo nie pojawiał się w domu. W międzyczasie moja siostra w wieku 16 lat wyszła za mąż, za co ojciec ją znienawidził. Pokazał się dopiero po pół roku. Co ona tu robi? Jej małżeństwo się rozsypało. Nie życzę sobie, żeby tu mieszkała. Nie ma gdzie pójść. Nic mnie to nie obchodzi. Ale ona spodziewa się dziecka. I co z tego? To jej problem. Jak możesz być taki okrutny? Czy ty nic nie czujesz? Ma jej tu nie być, kiedy przyjadę następnym razem. Zrozumiałaś? Więc kiedy przyjechał następnym razem, siostra ze swoim maleńkim dzieckiem musiała się ukryć. W wieku 14 lat grałem już na gitarze i na imprezach śpiewałem serenady dla dziewczyn. Pisałem piosenki i założyłem zespół grający na dyskotekach. Choć moi koledzy mnie namawiali, z jakiegoś powodu nie chciałem brać narkotyków. Ale w sercu miałem wielką pustkę, której nic nie wypełniało. Pewnego wieczoru poszedłem do kina. Usiadłem sobie z tyłu, żeby się wypłakać. Gdzie jest Bóg? Dawno go sobie odpuściłem. I wtedy przyszła nieoczekiwana wiadomość. Wasz ojciec nie żyje. Nie żyje? Co się stało? Prawdopodobnie zapił się na śmierć. Chłopak, który tu przyszedł z tą wiadomością, powiedział, że umarł w szpitalu w Limie. Co to za chłopak? Jego syn. Jego syn? Ja nie jestem zaskoczona. Zawsze wiedziałam, że ma inną kobietę. Kiedy 3 lata temu się wyprowadził, podejrzewałam, że mieszka u niej. Może to okropne, ale wcale mi go nie żal. Ja też nic nie czuję. Absolutnie nic. Zmarł z powodu marskości wątroby. Jego śmierć była dla mnie ulgą z powodu żalu i goryczy, jakie do niego żywiłem. Nie byłem w stanie uronić choćby łzy. W wieku 17 lat zacząłem studia na uniwersytecie na Wydziale Rolnictwa. Uczyłem się bardzo pilnie, ale nadal byłem Loco Velázquez. Żeby zwrócić na siebie uwagę, w przerwach między zajęciami grałem na gitarze. Mama, dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, kupiła dom w innej dzielnicy. Pewnego dnia na ulicy podszedł do mnie jakiś mężczyzna, który przedstawił się jako misjonarz mieszkający w sąsiedztwie. Jestem chrześcijaninem, zbawionym dzięki łasce Bożej. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Słyszałem o Jezusie. Tak? Zawsze chodziliśmy do kościoła, uczyłem się też w szkole parafialnej. Jezus mieszka we mnie. Przebaczył mi wszystkie moje grzechy, więc kiedy umrę, pójdę do nieba, ponieważ mam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Czy chciałbyś też to mieć? Uznałem, że jest zarozumiały i chełpliwy. Jak ktoś może wiedzieć na pewno, że pójdzie do nieba? Przyjrzałem się swojemu życiu i stwierdziłem, że jest w nim wiele dobrych uczynków i usiłowań, żeby być porządnym człowiekiem. A jednak nie miałem tej pewności. Dlaczego? Księża nauczyli mnie, że muszę być dobrym człowiekiem, jeśli chcę pójść do nieba. Ale już dawno przestałem przejmować się Bogiem. Miałem wtedy 22 lata, byłem ateistą, któremu Bóg nie był do niczego potrzebny. I wtedy nadszedł jeden z najmroczniejszych rozdziałów mojego życia.
Z kilkoma kolegami próbowaliśmy poskładać samochód z części, które zdobyliśmy od kogoś z okolicy. W efekcie znalazłem się w więzieniu. Julio, co się stało? Nic. Po prostu jestem Loco Velasquez. Twierdzą, że kradliście części samochodowe. To prawda? Chcieliśmy naprawić wóz Josego. Policja uważa, że jesteście gangiem złodziei samochodów. Zawodowcami. To bzdura. A czego się spodziewałeś? Złodziej to złodziej. Och, stary. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Ja też nie. Mój brat jest złodziejem. Nie mów mamie. Pytała, gdzie jesteś. I co powiedziałeś? Że wyjechałeś do innego miasta spotkać się z kolegami ze studiów. Masz szczęście, że akurat jest przerwa wiosenna. Przerwa wiosenna, a ja siedzę w więzieniu. Jedzenie jest okropne, w łóżku pełno pcheł, a ci goście to normalne bandziory. No i niech cię to czegoś nauczy. Żebyś się nie stał takim jak oni. W areszcie spędziłem tydzień. Straszny tydzień w towarzystwie zatwardziałych kryminalistów. Ale odrobiłem te lekcje. Nigdy więcej nie kumplowałem się z przestępcami. Byłem wolny. Kiedy wróciłem do domu, wyszedłem na podwórko i krzyczałem z radości: jestem wolny! Jestem wolny! Ale wcale nie byłem wolny. Jeszcze w tym samym tygodniu znów natknąłem się na tego misjonarza. Cześć, Julio. Miło cię znowu widzieć, Wayne. Razem z moją rodziną modlimy się za ciebie. Cóż, dzięki. A może przyszedłbyś kiedyś do naszego kościoła? Mam sporo zajęć. Zajęcia cię nie zbawią, Julio. Potrzebujesz odwrócić się od swoich grzechów i oddać życie Chrystusowi. Ale ja jestem szczęśliwy. Jestem wolny. Wcale nie jesteś wolny. Tylko Jezus może cię wyzwolić. Staniesz się wolny, kiedy w szczerej pokucie przyjdziesz do Niego. Pozwól, że coś ci pokażę. Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Te słowa mocno dotknęły mojego zbolałego serca. A przecież on nie wiedział, że siedziałem w więzieniu. Pod wpływem tej rozmowy zainteresowałem się Biblią. Mieliśmy w domu starą, wielką Biblię, żeby pokazać, że jesteśmy chrześcijańską rodziną, ale nigdy z niej nie korzystałem. Byłem zbyt zajęty moim rozwojem zawodowym. Sięgnąłem po nią teraz i od czasu do czasu chodziłem do kościoła Wayne'a. W Ewangelii Jana, rozdział 12, wiersze 46 i 47, Jezus mówi: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Jeśli nie znasz Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to żyjesz w ciemności, oddzielony od Boga, ponieważ Biblia mówi: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli umrzesz w takim stanie, pogrążony w grzechu, czeka cię sąd i piekło, wieczne oddzielenie od Boga. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jak to możliwe? Ponieważ Jezus umarł zamiast ciebie na krzyżu, za twoje grzechy. Swoją krwią zapłacił karę za twój grzech. Tylko Chrystus może cię zbawić. Nie to, co robisz, albo to, czego nie robisz. Tylko Chrystus może uczynić cię dobrym i zapewnić ci niebo. Tylko Chrystus. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. A kiedy Wayne zaprosił mnie do siebie, do domu, zobaczyłem, jak bardzo ich życie różni się od życia mojej rozbitej rodziny. Skoncentrowałem się jednak na mojej pracy na uniwersytecie, uważając, że kariera wypełni pustkę w moim sercu. W wieku 24 lat zdobyłem dyplom, a żeby to uczcić, zorganizowaliśmy wielką imprezę. Upiłem się i obudziłem o 3 nad ranem. Bez okularów, bez koszuli zacząłem iść w kierunku domu. Przeszedłem prawie 10 kilometrów.
Kiedy dotarłem na miejsce, miałem już wysoką gorączkę i byłem tak słaby, że upadłem. Mama wezwała lekarza, który stwierdził ostre zapalenie płuc. Powiedział, że gdyby przyszedł trochę później, mógłbym umrzeć. Dochodząc do zdrowia, a trwało to prawie miesiąc, często myślałem o tym, co powiedział mi Wayne. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Odwróć się od swoich grzechów i przyjdź do Chrystusa. Ale jak tylko wydobrzałem, zapomniałem o nim i o kościele. Dostałem posadę na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu w Limie i wyjechałem. Kiedy jednak na wakacje wróciłem do domu, zdarzało mi się chodzić do kościoła. Czasami, żeby zobaczyć się z dziewczyną, czasami po to, by zadać Wayne'owi pytania, które zbiłyby go z tropu. Tego lata przyjechał do kościoła pewien kaznodzieja. Boga nie interesuje twoja pozycja społeczna, ani twój majątek czy kariera zawodowa. Możesz być lekarzem, prawnikiem, inżynierem czy kimkolwiek. To nie ma znaczenia. Bóg zainteresowany jest twoim życiem, twoją duszą. Pamiętaj, pewnego dnia będziesz musiał przed Nim stanąć. Wtedy padniesz na kolana, bo dotrze do ciebie, że Jezus jest Panem. Ale będzie już za późno, ponieważ nie przyszedłeś do Niego wcześniej. Biblia mówi, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Nie czekaj, aż będzie za późno. Tamtego wieczoru w końcu zrozumiałem moją sytuację. Musiałem odwrócić się od moich grzechów, zanim będzie za późno. Więc oddałem moje serce i życie Jezusowi. Przyjąłem Go jako mojego Zbawiciela. Po raz pierwszy poczułem niezwykły pokój. Następnego dnia powiedziałem o tym mojej rodzinie. O czym ty mówisz? Jestem wolny, mamo. Wolny. Narodziłem się na nowo. Potrzebowałem 3 lat, żeby zrozumieć, że Jezus umarł za moje grzechy. Ale teraz już to wiem, mamo. Jestem od nich wolny. Loco Velasquez, jak to się stało, że inżynier trafił do tego kościoła? Straciłeś rozum, Julio? Nie. Po prostu jestem zbawiony. Jezus mnie zbawił. To jest jakieś oszustwo. Ta amerykańska rodzina zrobiła ci wodę z mózgu. Właśnie. To jacyś popaprańcy. Podobnie wyśmiewali mnie przyjaciele i koledzy z pracy. Znów nazywali mnie Loco Velasquez. Stuknięty frajer, który teraz już niczego nie osiągnie w swoim zawodzie. Moi przełożeni stwierdzili, że przynoszę hańbę uczelni i marnuję ich czas. Szef orzekł, że skończę jako żebrak. Ich ataki z dnia na dzień stawały się coraz silniejsze. Doszło do tego, że czytałem Biblię w ukryciu i wychodziłem do kościoła tak, żeby nie wiedzieli, dokąd idę. Mój brat był bardzo niezadowolony, ponieważ nie towarzyszyłem mu już w wyprawach do knajp i na imprezy. Pewnej nocy, o 2 nad ranem, przyszedł do domu pijany. Hej ty! Obudź się! Słyszysz? Jesteś zbyt święty, żeby się ze mną napić, co? A wiesz, co ja myślę o tych wszystkich twoich książkach? Właśnie to! Śmieci! Nieprzydatne do niczego! Tak samo powinienem skopać ci tyłek. Może wkopałbym ci trochę rozumu. Złamałeś mamie serce tą swoją fałszywą religią. To Biblia? To nie jest prawdziwa Biblia. Ty głupku, to same kłamstwa. Wyssane z palca bzdury. Mam nadzieję, że dostaniesz to, na co sobie zasłużyłeś. Boże, proszę, pomóż mi się uspokoić. Pomóż mi mu wybaczyć. Dziękuję ci, Jezu. Zbaw go, Panie. Zbaw mojego brata i siostry, i mamę. Dziękuję ci, że zbawiłeś mnie. Bóg mnie uspokoił i resztę nocy dobrze przespałem. Rano obudziłem mojego brata i powiedziałem mu, co zaszło w nocy. Powiedziałem też, że mu wybaczam, ponieważ nie wiedział, co robi.
ale nadal był przeciwko mnie. Któregoś wieczoru, kiedy długo nie wracał, poszedłem go szukać i znalazłem w jednym z barów. Co ty tu robisz? Przyszedłeś po rozum do głowy? Nie, Hilde. Przyszedłem powiedzieć ci o kimś, kto cię bardzo kocha. Pan Jezus oddał swoje życie, żeby cię zbawić. Nie jesteś już moim bratem. Wyjdź stąd i to zaraz. Bo jak jeszcze przez chwilę będziesz gadał o Jezusie i o tym twoim nowym życiu, roztrzaskam ci kufel na tej twojej gębie. Wyszedłem ze złamanym sercem. Wszyscy byli przeciwko mnie. Dlaczego? Tylko dlatego, że żałowałem za swoje grzechy i oddałem życie Jezusowi? Że przyjąłem Go jako swojego Zbawiciela? Nadeszły urodziny mojej mamy. W prezencie kupiłem jej Biblię. Wręczyłem jej prezent z zapałem i w dobrej wierze, ale ona odepchnęła go i rzuciła mi zawzięte spojrzenie. Julio, jesteś zdrajcą. Wstydź się! Zrobiłam wszystko, żebyś mógł studiować. Dałam ci najlepszą religię, najlepsze wykształcenie, a ty mnie zawiodłeś. Okryłeś mnie wstydem. Mamo, kocham cię. Jezus też cię kocha. Wynoś się z mojego domu! Nie jesteś już moim synem. Wynoś się! Julio, wejdź. Mama wyrzuciła mnie z domu. Walnęła mnie sandałem w twarz i oświadczyła, że już nie jestem jej synem. No, przykro mi, Julio. Ale to nie twoja mama to robi. To wróg naszej duszy próbuje zniechęcić cię do wiary. Nie rozumiem tego. Jak oni mogą odrzucać kogoś takiego jak Jezus? Jezus był prześladowany, więc i nas będą prześladować. Jezus powiedział: błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się, bo wielka jest zapłata wasza w niebie. Ciężko jest się cieszyć, kiedy w domu wszystko się wali. No, mamy wolny pokój. Możesz zostać u nas. Nie, mamę dzisiaj poniosło. Ale na pewno pozwoli mi wrócić do domu. Kilka dni później zostałem ochrzczony i zacząłem przyjmować pewne zadania w kościele. Miałem dziewczynę, z którą spotykałem się już od 3 lat, ale ona nie była zainteresowana sprawami bożymi. Choć czasem zgadzała się pójść ze mną do kościoła. Czy Malena przyjdzie dzisiaj z tobą do kościoła? Nie. Znowu znalazła jakąś wymówkę. Niektórzy są ślepi naprawdę duchowo. Chciałam się z nią ożenić, ale tylko pod warunkiem, że pójdzie za Jezusem. I słusznie. Biblia ostrzega nas, byśmy nie żyli w nierównym jarzmie. Często mi to powtarzałeś, tato. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka jest społeczność między światłością a ciemnością? Mhm. Masz rację, Andrea. Chyba powinienem z nią zerwać i po prostu modlić się o jej zbawienie. Daj jej Biblię, Julio. Może zacznie czytać. Dałem mojej dziewczynie swoją pierwszą Biblię, ale to był ostatni raz, kiedy się z nią widziałem. Nie wróciłem na uniwersytet. Zamiast tego postanowiłem zaangażować się w Boży program rolny, w zasiewanie Słowa Bożego w sercach ludzi. W wieku 27 lat zostałem misjonarzem, a Bóg pobłogosławił mi, dając mi Andreę, córkę Wayne'a. W lutym 1978 roku wzięliśmy ślub w tym samym kościele, w którym się nawróciłem. 2 tygodnie później polecieliśmy do USA, gdzie zapisałem się do szkoły biblijnej w Chattanooga. Dostałam dziś pracę jako sekretarka w centrali misyjnej. Jak to dobrze, że chociaż jedno z nas ma pracę. No, nie zniechęcaj się, Julio. Bóg na pewno ma też coś dla ciebie. Jeśli kiedykolwiek nauczę się języka. Wszyscy mówią tak szybko. Jak mam zrozumieć nauczycieli na zajęciach? No to bierz ze sobą magnetofon, a jak wrócę do domu, będę ci pomagała. Bóg potrafi dobrać mężczyźnie odpowiednią żonę.
On zawsze daje to, co najlepsze tym, którzy jemu pozostawiają wybór. Ostatecznie znalazłem pracę przy remontowaniu starych budynków, a dodatkowo w zakładzie włókienniczym, zaledwie jedną przecznicę od naszego domu. Także mogłem tam chodzić piechotą. Swoją łamaną angielszczyzną starałem się dawać tam świadectwo o Chrystusie. Razem z kolegą z roku, który też tam pracował, raz w tygodniu prowadziliśmy spotkania biblijne, co było dla mnie świetną okazją do szlifowania angielskiego. Co tydzień pisałem do mojej rodziny w Peru, dzieląc się Ewangelią. Julio! Twoja mama wybiera się nas odwiedzić. Moja mama? Tak! Powiedziała mojej mamie, że też chciałaby mieć taki pokój, jak masz ty. Chwała Panu! Czyli te wszystkie listy wpisane do rodziny przynoszą owoc. No najwyraźniej. Sam przeczytaj. Powiedz mojemu synowi, Julio, że ja też jestem już teraz zbawiona. Zdałam sobie sprawę, że się myliłam. Źle go potraktowałam. Przekaż mu dobrą nowinę o moim zbawieniu i nowym życiu w Chrystusie. Czyż to nie wspaniałe? Bóg odpowiedział na twoje modlitwy. Ciekawe, co powie, jak się dowie, że Bóg powołał nas do pracy w Hiszpanii. Dwa lata później mama odeszła do Pana. Krótko przedtem komisja zakwalifikowała nas do pracy misyjnej w Hiszpanii i szukaliśmy wsparcia finansowego. W 1981 przybyliśmy w okolice Madrytu, gdzie mieszkaliśmy i pracowaliśmy przez następne 14 lat. Dołączyliśmy do krewnych Andrei, którzy rozpoczęli tę służbę wiele lat wcześniej. No tu jest silna opozycja wobec Biblii i Chrystusa. Ale Boży plan zwycięży. Tak. Ludzie przychodzą do kościoła. Co miesiąc parę nowych osób i uczą się, jak iść za Jezusem. Zdziwiłeś się, kiedy twoja siostra przyjechała cię odwiedzić? Pewnie. A jeszcze bardziej, kiedy przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ona i jej córka. Służymy wspaniałemu Bogu. On słyszy i odpowiada na każdą modlitwę zgodnie ze swoją wolą. Wiesz, hiszpańscy księża uczyli mnie w szkole przez wiele lat. Ale nie uczyli nas Biblii, uczyli nas języka i zwyczajów. A my przyjechaliśmy tutaj, żeby uczyć Słowa Bożego. Przez 11 lat służyliśmy w Wenezueli, po czym wróciliśmy do Hiszpanii. Bóg dał nam dwie córki i syna. Starsza córka i jej mąż również służą w Hiszpanii jako misjonarze. Nasz syn, który poślubił Peruwiankę, oczekuje na zgodę na wyjazd, by dołączyć do nas. Młodsza córka jeszcze czeka, do jakiej służby poprowadzi ją Bóg. Kilka lat temu również mój brat uwierzył w Chrystusa. Każdego dnia dziękuję Bogu za zbawienie i służbę, dzięki której mogę mówić innym, jak poznać prawdę, która ich wyzwoli. W programie numer 3019 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Julio Velasqueza. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.